Dzień dobry, w dzisiejszym odcinku zapraszam Was do Francji, do Paryża. Nie wiem, czy znacie film Emily w Paryżu, właściwie to jest serial, nie film, i leci na Netflixie. Jeżeli miałybyście ochotę, czy mielibyście ochotę, to serdecznie polecam. Obyczajowy, lekki, trochę miłości tam jest, trochę mody i trochę takiego zderzenia świata amerykańskiego i francuskiego. Amerykanka zderza się z francuskim obyczajem, z francuską modą i z francuskim sposobem bycia. Jeżeli macie ochotę na coś, po czym uśmiechniecie się i co Was wprawi w dobry humor, to polecam ten serial. Czemu ja wspominam w ogóle o tym serialu? Ponieważ firma Lancôme właśnie we współpracy z tym serialem Emily w Paryżu wydała całą kolekcję kosmetyków. I tutaj, słuchajcie, oprócz tego, że mamy ładną kosmetyczkę, mamy też takie serduszko. I to jest paletka. Jako że Paryż w ogóle kojarzy nam się z gorącą miłością, namiętnością, no to pewnie stąd też to serduszko. Natomiast słuchajcie, jeśli chodzi o kolory i o zawartość tej paletki, no to nie wiem, czy to będzie fajna sprawa, dlatego że są tylko dwa maty. Ja, jak wiecie, jestem miłośniczką matów. Dla mnie satynowe cienie, czy takie cienie z błyskiem, to są dodatki, ale bazą jest zawsze mat. Pokażę Wam jeszcze te kolory z bliska, żebyście zobaczyły. Kolorki są spoko, bo jest i zielony, jaśniejszy, ciemniejszy, fiolecik. Jakby tutaj ciepła strefa, chłodna strefa. Okej, zobaczymy. Może uda mi się coś zbudować na oku. Oprócz tego w kolekcji jest też to kultowe serum Lancôme Advanced Genifique. Oprócz tego, słuchajcie, są perfumy. Które bardzo ładnie zresztą pachną, bardzo ładnie. I w kolekcji mamy jeszcze tusz, nazywa się Messier Bic. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda szczoteczka. Szczoteczka też taka zwykła. Nie lubię zwykłych szczoteczek, no ale zobaczymy, może tusz fajnie maluje. Nie przesądzajmy. No i przepiękna, słuchajcie, pomadka, przepięknie się prezentuje. O, tak ją się otwiera. Otwiera się podobnie jak pomadka Pura, bardzo ładnie to wygląda. Przepiękny, nudziakowy kolor. Zaraz może Wam zrobię swatcha na dłoni. Taki trochę ciepły ten kolorek jest. Zobaczymy, jak będzie grał na ustach. No i cóż, jeśli macie ochotę na tę paryską przygodę, to zapraszam na dzisiejszy odcinek. Jestem bliżej i tak szczerze mówiąc nie mam pomysłu na makijaż. Myślę sobie, że oprócz paletki użyję sobie kredki z Sephory jako bazy, ponieważ tutaj nie ma takiego na tyle ciemnego koloru, na ile ja bym chciała, więc ta kredeczka z Sephory będzie bazą. Ja ją sobie położę troszeczkę w kącik zewnętrzny, trochę na dolną powiekę, rozetrę to wszystko i wrócę wtedy do paletki. Myślę, że to będzie dobry pomysł. Okej, ta kredeczka bardzo fajnie pracuje, bardzo fajnie się rozciera. Teraz już poza kamerą zrobię jeszcze drugie oko i wrócimy, będziemy dalej budować make-up. Mamy bazę, to teraz przechodzę do paletki. Myślę, że skupię się na tej ciepłej części cieni, dlatego że moja pomadka ma też ciepły odcień, więc chciałabym jakoś tak ładnie zamknąć. I teraz tak. Wezmę sobie na pędzelek ten najciemniejszy i nałożę na górną powiekę. On ma sobie odrobinę takiego czerwonego złota, miedzianego złota, mogę tak powiedzieć.
Przechodzę teraz do tego jaśniejszego. I ten jaśniejszy też nałożę na dolną powiekę, żeby rozetrzeć i troszkę rozjaśnić tą dolną powiekę. No i teraz ten zupełnie najjaśniejszy kolor, highlight, który ląduje w kąciku wewnętrznym. No i tym jasnym jeszcze rozblenduję sobie tutaj górę. I strasznie mi dziwnie, słuchajcie, bo nie ma matu. Zrobione. Słuchajcie, dajcie mi chwilę, zanim się wypowiem o tej palecie. Niech ja sobie ułożę w głowie i przemyślę, bo... Dobra, zostawimy to na koniec. Przechodzimy do tuszu. Tusz ma szczoteczkę, tak jak Wam mówiłam, której nie za bardzo lubię, no ale może jest to coś fajnego, zobaczymy. No, efekt na rzęsach zdecydowanie jest wow, ale tutaj muszę podkreślić, że nie jest to taki efekt, że jedna od drugiej rzęsa jest ładnie rozdzielona. Raczej tutaj jest efekt takiego dużego pogrubienia, dlatego że jest po prostu dużo tego tuszu, tej maskary na rzęsach. Nie wszystkie kobiety lubią taki efekt. Ja już się trochę przyzwyczaiłam do tego, że mam drobne szczoteczki i te rzęsy są takie rozdzielone, a tutaj troszkę są zlepione, ale efekt jest ładny, to muszę powiedzieć, że jest ładny, więc te rzęsy są trochę oblepione, ale są z drugiej strony takie czarne i widoczne, więc podoba mi się to, podoba mi się to. Dobra, na koniec jeszcze testujemy pomadkę, bardzo mi się podoba to eleganckie opakowanie, ale zanim pomadka, to jeszcze chciałabym obrysować usta kredką i to jest 08 od Pierre René. No dobrze. Lustereczko, powiedz przecie. Zajrzyjmy i popatrzmy. Słuchajcie, makijaż wyszedł ładny. Nie mogę powiedzieć, że nie. Czuję się w nim bardzo dobrze. I kolor pomadki, mimo że jest ciepły, ale z tą kredką po prostu daje radę i wygląda to dobrze. Oko wygląda też fajnie. Myślę, że ta kreska też zrobiła robotę. Jakby były same cienie, może bym nie była zadowolona, bo ja jednak lubię, szczególnie właśnie jak nie jest matowe oko, tylko takie satynowe, że jednak coś tam ciemniejszego, jakiś ciemniejszy akcent na tym oku się znajduje. I teraz tak, pytanie, czy ja bym kupiła tę paletkę? Na pewno nie. Nie dlatego, że to jest zła paleta, złe kolory, cokolwiek, ale ja po prostu mam inne preferencje. Ja lubię inne formuły cieni, lubię też maty. U mnie mat to jest podstawa, a błysk czy jakaś taka satynka to jest tylko dodatek. Natomiast tutaj, słuchajcie, jest pełna gama cieni błyszczących, satynowych, tylko dwa maty, których zresztą dzisiaj w makijażu nie użyłam. Natomiast sądzę, że tak jak ja bym nie kupiła, jest mnóstwo kobiet, które po tę paletę by sięgnęły. Na przykład moja teściowa, która uwielbia taki właśnie satynowy błysk, takie wykończenie cieni, więc jak to mówią, każda potwora znajdzie swego amatora. Tutaj bez obrazy i bez urazy, bo to absolutnie potwora nie jest, po prostu tak mi się skojarzyło z tym akurat powiedzonkiem. Co jeszcze? Słuchajcie, pomadka. Bardzo fajny kolor, mimo że na początku pomyślałam sobie, że może będzie za ciepły kolor, bo czasami, słuchajcie, jak są takie bardzo pomarańczowe, czerwienie, to usta wyglądają, zęby wyglądają na żółte i ja wtedy nie lubię takiego, taki mocny pomarańczy, natomiast tutaj jest to na granicy i wydaje mi się, że wygląda to bardzo ładnie. Bardzo mi się też podoba tusz. Tusz mi się bardzo podoba, mimo że tak jak mówiłam, to nie jest tak, że każda rzęsa jest wyciągnięta i oddzielona. Nie, one są raczej takie grube, zlepione, ale
ten efekt mi się całkiem podoba. I jeżeli nie będą się one odbijać na powiece, a na razie nic tutaj się nie wydarzyło, no to myślę, że spokojnie mogłabym taki tusz polecić Wam. Oczywiście z zaznaczeniem, że nie będzie się odbijał na powiece. Dlatego, że słuchajcie, ja mam kilka tuszy Lancome i tak jak na przykład ten się nie odbija, tak jest taki tusz Idol chyba się nazywa, który mi się totalnie odbija na powiece i mimo, że oko wygląda pięknie, rzęsy wyglądają pięknie, no to po jakimś czasie po prostu mam brudną górną powiekę i to wygląda nieestetycznie. Okej, co jeszcze było w kolekcji? W kolekcji jeszcze było serum Genifique, którego nie użyłam dzisiaj, natomiast jeśli jest to formuła niezmieniona i taka jak jest oryginalnie, jak Lancome Genifique Advanced sprzedaje oryginalnie, to myślę, że godne polecenia serum, ma prebiotyki z tego co pamiętam i jest fajnie nawadniające, fajnie też działa przeciwzmarszczkowo, więc to jest taki ich flagowy produkt z pielęgnacji. No i to by było chyba tyle. To by było tyle. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy odcinek. Zapraszam na Instagram. Widzimy się w kolejnym. Zdrowo się trzymajcie. Ja zawsze to powtarzam na koniec, ale słuchajcie, chyba w tej chwili to nasze zdrowie to jest bezcenne i najważniejsze i to są najcudowniejsze życzenia, które mogę Wam złożyć na koniec odcinka. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się.